Halo, halo, C4! Dzień dobry. Czekaj, oni tu są. Z której strony? Do góry, dach. Do dachu? Dach. Się nie wyloguj. Dach. Pebor, dach, uważaj. Pebor, daj nam trochę itemów. Dach. Dobra. Kurwa macie, ja pilnuję aut, Gdzie jest kurwa Eizo? Ja czekam tu do góry za nimi. Gdzie jest Eizo? Jestem przy autach. Gdzie jest Eizo, kurwa? Gdzieś poszedł. Eizo zabili. Tak. A tam totem biją. Ja pierdolę. Bij ich, fuj. Zabili mnie. Totem wyjebali. No. Posprzątali nas. Uciekaj autem. To jedyne co możesz zrobić, to zajeb to najlepsze auto i uciekaj. Kurtkę mam, wszystko mam. Uciekaj autem. Pewor, uciekaj autem. Jebane psy, wiedziałem, że nas zrajdują. A, dostali taki mam auto. Ja mam jeszcze niebieską siekierę, uciekaj. Uciekaj tym najlepszym autem, resztę mieć w dupie. Słabi psychicznie. Dobra. Chuj, jebać to. Najważniejsze, że mamy kurtki i nie trzeba kończyć tego. Tego. Nagrałeś to? A ty? Nie. Ja trochę tak. To dobrze, to ty nagrałeś. Fuh. Ja też nagram końcówkę zaraz. To ty się ładnie zaraz możesz pożegrać. Nie, no to było niedobre, nie, Eiza nie było. Poszedł, on zawsze ma takie kurwa timingi. Spizdy. No kurwa, ja tak wiesz, na YouTubie sobie siedzę, nie patrzę tutaj, co tu wrzucił ktoś fajnego i kurwa, coś tam. Ale uciekłeś autem, przyjedź na respa po mnie. Tak. Na respa gdzie? No kurwa, no na respa. Na respa? No kurwa, no rozjebali totem, nie? Ja pierdolę. No, jebło. Ale dobra, no co zrobisz? No nic nie zrobisz, są słabsi od nas, jeśli chodzi o strzelanie, no ale jako ekipa kurwa zebrali więcej C4 i nam najebali, no. Bo Eizo kurwa awczył. Ja by Eizo nie awczył, byśmy sobie poradzili, bo ja jednego zabiłem. Nie wierzę. Kurwa, jebany grubas. Akurat mam 120 benzyny, to spokojnie. No nie, no dobrze jest. Najważniejsze, że mamy najlepszy samochód i tym samochodem idzie zrobić kolejną bazę. Dobrze, że w sumie mówiłem pewnie, nie ma co się przejmować. Trzeba pokazywać bazę, bo i tak ją w końcu tam zrajdują, nie? No. A kurwa, dali radę. O, idzie. No idzie, kurwa. Pizga ściany. O. Zjebiesz go? Czy ja mam to zrobić? Nie zrób. Żeby nam bazy wyjewali? Już nie mamy bazy, stary. Gdybyś masz timing, jesteś chuj, nie? Chujem i idź sobie jeść tam rób. Kurwa. Stary, gdybyś był, byłaby szansa, żeśmy to odbili, nie? Ja jednego zabiłem, albo dwóch. Nie, ja zabiłem dwóch. Pebor, dwóch, samochód mamy i ja mam niebieski kilo w pompę i łuk. Ja jem. Kurtkę i pierdoły, to co wypadło? Obuciłem buty. Chuj z tym. Dawaj, ja jestem na respie, zbieram drewno. Zbieraj. Obudziłem się, kurwa, wracam i stoję sobie na respie i takie, co tu się wydarzyło? Jakbyś był, byśmy to obronili. 24 pompy poszło. Pompy nawet nie miałem, nie? No 24, mówiłem 2-3-4, ale oni pomyśleli, bo od dachu nam zajebali, wiesz? Nie były takie cymbały, jak myślałem. Ogólnie cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale Swordwarda. Jak widzicie, jestem na respie, haha, takie wariacje widzieliście. Haha, no ciekawe przez kogo. Widzieliście znowu przez kogo jestem na respie. Pamiętacie taką bazę na zimie? Tak, fajna baza na zimie była, ale Eizo też poszedł jeść, kurwa. Masz przestać jeść, kurwa. Kurde, idę Pewor, w masę. Pewor, ty się pożegnaj się na odcinku, ja powiem u ciebie ładnie cześć, bo Pewor jeszcze nie skończył nagrywać, on tam ma tylko pożegnanie, że papa tylko i w ogóle. To chwila, Bobet. Ja mam wściekłość, nie? Ale zbieram drewno. Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie jestem. Ale jestem ogólnie, tutaj. Jak chcecie zobaczyć dlaczego to się stało, co widzieliście przed chwilą, znaczy to było bardziej niż pewne, bo ja wiedziałem już od razu po tym, jak Pewor przyjechał ich autem. Tym najlepszym autem, jaki jest. Ja byłem pewien, byłem kurwa przekonany, że nas zrajdują. A po akcji, którą ja odjebałem u Pewora na odcinku, że im zabrałem wszystko, to było bardziej niż pewne, nie? To było bardziej niż pewne. Bo kolesie, ta ekipa, która tam była, te KO, ogólnie jeśli chodzi o strzelanie, to takie totalne silvery pizdy gówna, nie? Ale jeśli chodzi o zgranie i szczęście w zbieraniu, czyli C4, no kurwa, no, jednak wygrali, nie? Ale i tak 24 poszło. Ja myślę, że po jednym. Dużo, mało? Znaczy, zależy z której strony, jak byli od przodu, tam gdzie zmarnowali C4, oni wjebali się najpierw przez bramę. No, przez mamy bramę. Dwie bramy, co Eizo dobrze pomyślał. No ale awczył, to i tak mu nie wybaczę tego. No, pytałem, mogę iść zjeść? Idź. No, tak, ja sobie tu nagram końcówkę. No, ale Eizo, no przecież no, powiem ci tak.
Mówiłem, że będą nas rajdować. Ja młodej musiałem wody do kąpania przyszykować, bo młoda się obudziła, bo spała, wiesz. Jak dziecko śpi, to się go raczej nie budzi, nie? No i wstała, to trzeba było ją wykąpać, to musiałem wody przygotować. A tu wchodzę, kurwa. Pewnie mówi, że wypikało już kawałek. Wziąłem pompę, wleciałem im na plecy, zabiłem albo jednego, albo dwóch, nie jestem przekonany. No ta pompa też nie jest taka najlepsza. Ale zbieram już materiały, sto ileś drewna mam. Musicie po prostu po mnie przyjechać na respa, no i ten odcinek będzie służył odbudowie się, bo ja nie mam zamiaru kończyć na tym wipe'ie już. No nie, nie no. Za dobrzy jesteśmy, kurwa, na tą grę po prostu, no. Nas jest za mało. Problemem jest to, że nas jest za mało, bo nie ma kto dropić w dzień. Bo Izo, kurwa, musi budować. My musimy nagrywać z wielu gier. Problemem jest to, że właśnie brakuje ludzi do... Jestem na drodze. Jestem na tym, na respa dawaj, na samego respa. Ale nie wiem, jak na respa dojechać. A jakie auto uratowałeś? Najlepsze. Te najlepsze, no. Uff. Trzeba czekać, aż on klejma zdejmie z tego. Uff, no, jak niestety. Gorąc. Ogólnie to dzisiaj nie zamierzamy spać. Nie. Kurwa, ja nie poddam się. Nie. Ja nagram 10 kurdwordów do przodu, mnie to wali, kurwa. Pewciu, no. Nagraj końcówkę ładnie. No ja nagrywam cały czas. Aha, cały czas. To u Pewcia też a, macie odcinek ogólnie. U mnie też macie odcinek. Więc z jednej i z drugiej strony polecam zostawić łapkę. O, dokładnie. Jestem na respie. Na respie, ale to wiesz co, nie widzę cię jeszcze. No ja tak jadę tutaj, nie? Zbierz sobie Ejza na razie. Ejzo, gdzie jesteś? Na respie. Ciocio? To... Cio? Słyszysz? Ale gdzieś daleko. Słyszę, to ja jadę, spokojnie. Jedziesz. Widzę cię. Chodzę tu w kapeluszu i w niebieskim tym. Ogólnie końcówka odcinka miała wyglądać inaczej. Jak widzicie, tutaj mam na sobie farby i inne duperele. Uratowałeś coś? Balować. Nie przejedź mnie. No nie, no mam tylko, czekaj. Zostaw go, tak jak... Stój, shift. No, o, shift, dobra. Czekaj, ja tu wrzucę. Ja tu mam. No mam kurtkę, mam plecak. Nie jest źle. Farby niepotrzebne nam, ale farby też mam. Stary, nie jest źle. Ja mam jeszcze dwa naboje do śrutówki, więc możemy coś zrobić. Jedziemy pojedzie. Ja mam 6. Miło z ich strony, że nas nie rajdowali, jak nas nie było. No ogólnie to był Pewor ogólnie. Ale mówiłem wam, albo my, albo oni, to jest bardziej niż pewne. Pewor, masz siekierę? Mam. To stań no, ja będę tutaj dropił wszystko, bo jak mam tym kill-offem bit, to jestem chory. A gdzie Sejzo? Nie wiem, na respie był. Bujam się. Wyskocz i mi daj tą siekierę. Aha, bo ty nie masz, tak? No ja nie mam siekiery. Czemu? Ja tu będę zbierał, a ty jedź po Ejza. Tu po mnie przyjedź. Ja mam dwa naboje do pompy, więc zabiję coś. A gdzie ty, Ejzo, jesteś? Na respie. Ale jaja. Pierwszy raz byłem, jak mi rajdowali bazę. Mogę na to drogi biec. Co ty na to? A wykrakałeś, bo mówiłeś, no bo ja bym chciał tutaj obraniać tę bazę. No tylko, że szkoda, że nie byli... Kurwa. No ale szkoda, że nie byliśmy wszyscy. Ja miałem dobrą pozycję, ja siedziałem do góry na balkonie schowany. I wiesz, jakbym ja ich lutował z góry i ktoś by jeszcze mi pomógł z dołu. Ja kampiłem przy samochodach, twardo siedziałem. No, to najważniejsze, że mamy ten samochód, wiesz, no... Klucz mamy? Ty masz. Nie. Nie mam, ja odkładałem, jak się z niej pizgałem. No i chuj. Olu, no i chuj, no i cześć. Ej, za ciebie nie ma na respie. Ja do drogi biegnę w tym momencie. Ja pierdolę, całego respa przejechałem, on idzie na drogę. Dawajcie, to kurwa, to dalej. Ja tu jestem w tym samym miejscu, co byłem, zbieram sobie po prostu, bo potrzebujemy tych materiałów milion. A młoda, ale wyzywa, on nie lubi być wycierana. Nie, tak? Dobra, ja kończę. To ty kończ, a ja u mnie cały czas jest ciąg dalszy, więc... U ciebie jest ciąg dalszy, także no, wbijajcie do Isabu, tam kolejny odcinek. Powiem tak, lupa gadi. Moja wina. No. Wina Ejza. Fuj. Znowu moja! No drugi, moja wina. Drugi raz. Przy rajdowaniu bazy, twoja. No ale to materiałów nie było na więcej C4. Co zrobiłeś z tamtym C4, się pytam, kurwa. No, pewnie bieg. Ale to ile wyjebaliśmy wtedy, nie? Tych KO. Aha, wyjebaliście? Jeden. To spoko. 1-1. No, to ile Szymon łapek musi być u mnie? No, 15? 15 coś tam, no. O, no, 15, no dokładnie. No, tak. Więc widzimy się w kolejnym filmie z Hurtworda albo z CS-a, nie wiem. Albo z Hurtworda. Ja też cześć. A u siebie cześć, znowu jestem! Cały czas jestem w sumie, kurwa, nawet nie przerywałem nagrywania. Biegam cały czas, panowie, po respie. Ejzo, to ty? Bez butów? No, niestety. Ej, tu samochód jakiś jeździ po respie. Gadaj. Chodźcie. Ja tam nawrzucałem na bagażnik trochę rzeczy, żeby wiesz, w razie był jak się wypierdolę. Nie jesteśmy... Nie, słuchajcie, panowie. Nie jest źle. Straciliśmy kwadrat. 24, no trochę pizda od maciory. Ale może. Ale oni nic nie zyskali praktycznie, co oni tam zyskali? No nie mieliśmy dużo. Wiesz co, naboje mieliśmy, ale to są ich naboje.
Kurtki mamy wszyscy. Tak. Kurtki, dobrze, czapki. Dobrze, ja się ubrałem, Jezu. Ja właśnie ten, jak Ejzo poszedł, ja to po kurtkę szedłem. A ty, ty na bambola biegałeś? Kto? No ty, tam, na tym, na bambika? Nie, ja miałem kurtkę żółtą. Ten. Ej, przyjaciele, słuchajcie. Ja zapalę fajkę, bo się teraz zdenerwowałem. Jestem... A zobacz, co tam jest. Ej, stary, ja mam 100% nerw. Dlaczego? Potrzebujemy zbierać materiały. Szymon. Może i rozjebaj na bazę, ale odcineczki mamy zajebiste. No, powiem szczerze, że chuj z tym, że straciliśmy bazę. Jaki oni dostali w pierdal od nas, jacy oni są, kurwa, tępi, jak toporek Rumcajca normalnie, jak strzała, kurwa, pijanego Robin Hooda, nie? Oni byli robieni z krzaków, samochód ukradziony. Zabili wszystkich, a tu nagle i samu, kurwa, stanął na kamieniu i czy głowy wypierdolił. Oni nie myślą, nie? Nie myślą. O kurwa i sam. Ja nie trafił. Trafiłem, ale nie wiem, czemu go nie zabiłem. Masz. Chuj w dupę, zajebałem mu. Zajebałem mu nie dlatego, że to jest mój widz i powiedział kurwa i sam. Zajebałem mu, żeby wiedział, że tu byłem. Ja go krwią oznaczyłem teren. Oni już się pytają, gdzie my jesteśmy, nie? Chuj w nawary, nie dowiedzą. Powiem tak, no nie mamy naboi teraz, nie? Teraz z nimi walka to jest jakaś tragedia totalna. Jedziemy na zimę? Ja jestem głodny, nienajedzony i potrzebujemy totem szybko. Ja też jestem głodny. No to musi się pizgać tutaj. Ja najadłem się, ale tak tutaj, o. Pewor, jedź, jeszcze kawałek, jedź. Jedź za kulę, tam za tą górę. Za górę, za tą górę, nie? Tam można ze spokojem sobie podropić chwilę. Tutaj patrzę, kabaza, widzisz? Kurwa. O, Panie Boże, co to jest? Jedź stąd. Drewniana. No i chuj, że drewniana. Owrok. Wiesz, ktoś. Ja nie mam naboi, kumple. Ja mam, spokojnie. Czekaj. Szczerze myślałem, że będzie miał ten koleś, bo taki, wiesz, jak biegnie taki koleś z siekierą, taki ala bambik, to on może mieć chuj drewna właśnie i mówię, będzie z bani, nie? No, tu miałem gdzieś jechać, gdzie? Stań tutaj, stań, glina nam jest potrzebna. Nie, tu pojedziemy w lewo zaraz, wiesz? Na zimę możemy od razu jechać. Tak, ale nie ma gliny w chuj. Totem trzeba i w ogóle. Totem, bo my jesteśmy głodni strasznie. Ja mam piecyk przy sobie. Masz, ale klucza nie masz. Mam. Masz klucz? No. To tylko nie mamy klucza do samochodu, a i tak stań tu. Ja robię drewno. Ej. A Izo co? A Izo ma wszystkich w chuju. Straciłem bazę. Radują nas bazę i da coś zjeść sobie. A co, se smakowe, se tam coś opierdolę. Czekaj, mam steak od razu w pierdolę. No to ten, to ja siadam naprzód. Dobrze. Parzek się rozwalił. Ej, a Izo, co miałeś na sobie? Właśnie nic. Buty mi na wypadek. Młotek mam, kilo mam. Zjedź tu na lewo, zjedź na lewo. Tutaj będziemy rąbać zaraz. Tu w lewo i porąbiemy i pojedziemy na gotowo już. Słuchajcie. No, zbierajcie. Mamy samochód, w tym odcinku musimy odbudować bazę. A ile jest wachy? 120. 120, bo ja zebrałem, nie? Jeszcze oni już w bazie byli, ja biegałem i też szukałem benzyny, czaisz? Ja? Tak, akcja wyborna, nie? Nie, bo nawet, że nas zrajdowali... A wiecie, że się da ten rozbrajać C4? Byłaby okazja, żeby rozbroić im? Nie, ja stałem sam do góry, a ich było kurwa z czterech. Czekaj, ja to zabiję, bo no, nie mamy nawet skóry zwykłej. Znaczy, jakbym miał M-kę, to możemy, znaczy moglibyśmy próbować. Ej, nie, właśnie, wbijać. Jest trochę lipa? Bo straciliśmy te, ale już wiemy, co będzie sadzone po prostu, jak uzbieramy. Z Brazersami się dogadamy i też wjedziemy w kilku tam, jak oni. Oni mają fuj ty. No wiemy, gdzie bazę mają, tak? To jest jutro ważna to informacja. No, ogólnie, widzowie, słuchajcie, jak wy nie macie co robić z ich bazą, to możecie się rozjebać, nie? Jak wam się nudzi. Pomścijcie nas, bo widzieliście, jeśli chodzi o skillowo, jesteśmy lepsi. Czekajcie, jestem na drugiej stronie. Jeśli chodzi o czas na grę, to tutaj, kurwa, wygrali z nami w chuj. Nawet bym powiedział fuj. Czekaj, dwa drewna, trzeba to zebrać, bo... A to jest pierwszy raz, jak nie mamy jakichś wypadówek takich drugich, że możemy zaraz sobie, wiesz, jechać gdzieś, nie, ja chuj, no dobra, było, minęło. No, niestety. Ale drewna już mamy z dwa staki. Czekaj, jeszcze żelazo. Nic nie mamy, totalnie nic. Teraz tak, czekaj, ale niebieski kilof mam, przecież on nam grę zrobi zaraz znowu. Macie kilofy, panowie? Ja mam zielony. Ej, to głodny jestem, ja mam 6 minut głodu. No ja też, słuchajcie, musimy... Jak siedzisz? Ej, wjedziemy na zimę, zdechniemy z głodu. Proponuję teraz pewor tak, patrz. Przed zimą, nie? Cofnij, jedź tyłem, jedź. Na twoje lewo.
Ej, nie zdechniemy, jak ten. Lewo, lewo, lewo jeszcze. Tam, gdzie się marmur respi, od razu totem robimy. Czekaj, tutaj, 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 tutaj. Tu masz dziki i no, no i wszystko potrzebujemy na razie. Węgla, co, nie potrzebujesz węgla? I kamienia? Potrzebujemy tego full. Jedziemy do tyłu. Na razie potrzebujemy żarcie. Żarcie w chuj, bo jak na ziemię pojedziemy, to musimy mieć jak macie stejki, to ja mam piecyk. Kurwa. No właśnie, o to chodzi. A na ziemię poza tym wypadają te zamrożone, to one nie zgniją. Zbugowane. Ej, ktoś tutaj otwierał ten. Skrzynki, musimy stąd jechać. Czekaj, ja sobie na usmażę to gówno. Ale jaja, kurwa. Zagaś silni. Pany, ale jaja, jak berety. Ja nie mogę w to uwierzyć, nas zrajdowali, żeby... No, w sumie, no jakby Ejzo był, to by nie mieli szans. Nie, no. Nie, no Ejzo by stawiał, bo stafu było w chuj w bazie ogólnie. Ale oni za blisko ten, mieli bazę, to oni by szybko tu wrócili. No ale wiesz, zdążył postawić, tak mi się wydaje. To czekaj, czekaj, wyjebią, czekaj, Ejzo. Postawił na nowe. Czekaj, ja tu podkładam sobie, bo ja tu do tyłu. W razie, bo jak się wyjebie, to będzie na samochodzie, wiesz? Ja też tu rzucę. Otwiera ktoś tutaj, on na górze? Ja na górze gdzieś tu, no, za górką. Co, no, co, nam, co nam może zrobić, kurwa? Ja jak berety normalnie, nie mogę w to uwierzyć. Ale dostali tak w pizdę. Starenka tutaj. Stary, to jest tak jak wiesz, załóżmy idziesz na solówkę, czyli na ustawkę, 3 na 15, pizgasz ich w chuj, luje, kurwa, leżą w krwi, idą na ojom, kurwa, wylizują się z tego i przejeżdżają... Nie, nie, i przejeżdżają cię samochodem, kurwa. Na zimę? No, na zimę już można. Ja mam... mi jest 7 minut zimno, panowie, nie? Ja mam 24 teraz. To nie możemy jechać na zimę. Słabo. Z nosu. Po stejku, ej, weźcie po stejku, ja piecyk mam, mogę wam usmażyć. Czekaj, trzeba zjechać tutaj. O, ja już mam 6 minut. Wiedź tu, tutaj, tu prosto, 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 prawo. Kurwa. Spokojnie, objadę górę. No, 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 wiesz, na normalny biom. Tutaj, żebyśmy mogli jeszcze podropić trochę. Tu chuja będzie, nie mam polany. Dobra, stawaj. Ty, ale ten pasowałoby. Ej, ale nie mamy stejków. Ej, po stejki. Nie mam jednego. Jak jednego? No jednego, no zabiłem świnię, to wypadł jeden. Dobra. Smażyłem, zabiłem dzika, to wypadł drugi. Dobra, czekaj, czekaj, dobra. Tam obrągi dwa zasadziłem, czekaj, idę tu do góry. Ale jaja, normalnie, ja nie mogę w to uwierzyć, stary, co się stało. Jezu, że cię nie było, przecież to było tak łatwe do obrony. Tam jeden... O kurwa, jak spadłem. Tam jeden koleś ode mnie dostał cięgi wpierdal, może nie umarł, ale dostał tak cięgi wpierdal. Ilu zabijesz? Jednego, kurwa, bo dwóch, nie jestem pewien. Ja dwóch zabiłem, a tam jeszcze jeden był. No to jak jeden, ich było pięciu albo sześciu. No. Ale dobrze nas zrejdowali, od dobrej strony. Pewar. No. Patrz na go. Jestem a ty? Jestem wściekły, ale i tak wiem, że ja jestem od nich lepszy. Ej, czekajcie, jestem na tej górze, wiesz? Ich dużo jest, nie? To kurde, jakby na stylu było coś. Nie, no, my gramy w trzech. No, Nitro czasami tylko przychodzi gościnnie. A dzisiaj jakby przyszedł, jak mówiliśmy, to może byśmy obronili. Bo tam... to pompa dla Nitra i my tam wariat szalał. Nawet... A wcześniej jeszcze, Szymon, to my we dwóch graliśmy przecież. No, to już w ogóle, ja sobie nie wyobrażam, że tyle potrafiliśmy czasami przeżyć, kurwa, dni. Nie, no dobrze, dobrze jest. Ejzo odbuduje, bo to jest jego wina. Dokładnie. No, to my idziemy spać, a ty robisz nockę. Tak. Tylko, że mówię, to jedyne co, to ci mega pomożemy tutaj z tym startem, bo trzeba, ja proponuję w ogóle jechać na pustynię i ją przejechać parę razy, nie? Zrobić na pustynię? Totem. Nie. Nie, ale serio, tam jest najwięcej czerwonego wszystkiego, tam jest tyle, że to ale tam są oni. Ale nie na pustynię. Nie na ciepło. Nie na pustynię, pustynię. Ej, ja jestem głodny w chuj, nie? Te obrągi musiały dojść. Bo ja nie dam rady, ja mam 3 minuty zimno ogólnie, panowie, nie? Ja nie. Czekaj, ja wezmę ten Pewor. Samochód i pójdę jakiś dziki poupierdam. Mhm. Nie, 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 Pewor, weź tam, mu wybij to z głowy. Ręką albo nogą. Ej, glina i stół. Chciałem zrobić samochodem. Ale jest masakra. No nie, no musisz być cały czas z nim. Inaczej, jak stracimy samochód, jesteśmy w pizdzie, jest koniec gry już wtedy. No, lipa by była. Samochód mnie... jest taka zdobycz, to co zrobiłeś, kurwa, to ja nie mogę w to uwierzyć. To jest taka zdobycz, że przez to chce się grać, nawet jak się nie ma bazy, nie? Naprawdę. Ja biegam tu górami, pany. Ja mogę w sumie poradniki zacząć robić, jak 20 sekund zdobyć perfekcyjne auto, nie? No, to już to... Perfekto. Weźmiesz ode mnie ten z poprzedniego odcinka. Ale jaki oni wpierdal dostali, ja nie mogę w to uwierzyć, kurwa. No my we trzech ich wyjaśniliśmy tam, ile tam osób było. 5, 6? 5 albo 6. Nie wiem, to trzeba sprawdzić na odcinku, wiesz?
Żeś ty się nie wyjebał, ale mogliśmy w sumie, wiesz co, zostawić tą bazę. Po prostu auta się wpakować i spierdolić, no. Ty, ja tu mam bazę niedaleko. Znaczy możemy to tam rozwalić, tam postawić. Postawić, no. Tylko auto gdzie wpakujesz. To się dobuduje garaż, nie? A szkoda chyba mi się wydaje. A są trzy skrzynki. No bo już pokazałeś, gdzie jest baza, nie? No nie, to ta baza już tam będą wszyscy. Ale nie, to chociaż można iść tam beton, kurwa, zajebać chociaż. Niszczyć ją, materiały żeby były, bo teraz połowa materiału wypada, jakby jak 30 to połowa wypadnie. Tak? To dawaj, no. Wsiadaj. To lećcie, ale nie, bo jak kurwa umrę z zimna i chuj, chodźcie. To gdzie ty jesteś? Ja tutaj biegam koło gór. To jest w chuj rzeczy, to trzeba pozbierać, no. Pakuj się do samochodu, jedziemy. Koło gór, ale... A mi jest zimno, 20 sekund mam być zamarznę. Bo ty biegasz pomiędzy biomami. Tak. No. Jest mu zimno i on biega tu na zimie prawie. Chodźcie no tu jestem do tam, mnie. Gdzie byliśmy, nie? Chodźcie tu do mnie, panie. Przy drodze jestem tej. Czy blisko drogi. Słyszysz auto? Tak, podjechaliście właśnie. Odjechaliście ode mnie. Zobaj. No, przy owrągach jestem tam, gdzie zasadziłeś. Dobra, ja zamarzam, zapalcie ognisko. Słyszę was. Pal. Słyszę. Ja pierdolę. Ja nie mogę w to uwierzyć, kurwa, no. W sumie mogliśmy. Masz jakiś ten? Ale faktycznie mogliście załatwić tak, jak Pewor mówi, tylko żebyśmy musieli być trójkę. Auto, kład, samochód wyjechane przez bramę, rozumiesz, że już nas nie ma, nie? Ej, jestem koło tej chatki, co tu była taka malutka. To za górą tu. Ja umieram. Za tą górą chodź. Umieram. Ej, za nie bij tego, po co? Umieram. No, idziemy do niego, nie? No, ale on tu już jest, za ale górką tutaj. Ale ja umieram. Z respa mi będziecie zbierać. Chodź. No z respa mi będziecie zbierać 24 sekundy. No jak zbierać? No to po chuj tam biegłeś. Nie chciał wam się podpowiedzieć. Skakuj na ognisku. Umrę. Skakuj na ognisku. Podpal się. No nie mogę, kurwa. No, przytrzymaj na tym ognisku. Przytrzymaj. Chwilę. Już. Ja nie żyję. 4 sekundy. No i żyję! Dobra, ja nie mam żarcia. Macie coś do żarcia? Czekaj, wrzucę wszystko. Pewor, odjedź no. Pod ściany. Niech to się pali. Ja już teraz jadłem, ale... Ja pierdolę. Taki kurwa Szkoda, że tego chociaż zielonego nie uratowaliśmy. Jaj. A ile mieliśmy? Ze 100? No było. No oko. Znaczy zielone to nie jest problem, kurwa. Mam ten kilo w niebieski. Macie zielone. Znaczy w sumie... Ma ktoś naboje luźne? Nie ma nikt, nie? Ja nie mam. Nie. A teraz... Jesteś załadowany. Mamy nauczkę. Jak będzie C4... To każdy biega po bazie, zbiera wszystko i uciekamy po prostu. Tak, jebać chuj. No i loga. No nie loga, samochód i wyjeżdżamy, nie ma nic, nic nie będą mieli. Tylko trzeba uważać po stary, jak nam ten samochód zniknie. O, no właśnie, bo klejma nie ma. W sumie tam możemy usunąć z tamtego samochodu klejma. Tylko jak ich tamtego. A to no. Nie był mój? No twój. Dobra, usunąłem. A nie teraz. No nie, bo on usunie i on se założy na tamtego, a z tego może usunie, wiesz o co chodzi? Wątpię. Jadełki nie mam teraz na serwerze. No nie. Ale się wkurwi. Gdzie mój samochód? Serwer odpoczywa po rajdzie. No patrz ziomuś, bo my tutaj szykujemy się na was, nie? Powoli. No kurwa, będziesz miał ciepło. Jeszcze detonator i macie wpierdol. Spokojnie, to już sobie ogarniemy. Ja nawet zapłacę w skinach, kurwa, żeby ich wypierdolić z tego serwera, więc spokojnie. A już widzę, że na czacie się pojawia... Na czacie w komentarzach 6 chętnych już jest, kurwa. Ja mam 3C4. Chętnie pozbieram tłuszcz. Dobra, możemy lecieć chyba dzień jest. Nie wiem, ja mam ciemno przed oczami ogólnie, nie? Ja pierdolę. Tak, znaczy ogólnie z jednej strony trochę mnie dupa boli, a z drugiej mam to w chuju. Ej, cześć, jeszcze... ja prowadzę. Panowie, trzeba jeszcze zbierać materiał, bo tam się... Aleś go kurwa chujowo pomalował. Dobra. Ja nie widzę w ogóle nic, co tu jest pomalowane jeszcze. Ja go widzę, że jest czarno-biały. Ja mam 4 minuty zimno. Na zimę nie jedziemy jeszcze, nie? Nie. Nie mamy materiałów, żeby tam jechać. Ta klita gdzieś tu była. Ej, że mówię. Dzik, dawaj tego, jeleń, jej. Dwa jejenie. To wysiadajcie, no. Ja biorę tego. Ja nic nie widzę, zabiję obydwa. No, trafię. Offline, no to ja się z nim biłem. A teraz ten na mnie spierdalaj, kurwa, ja ci z pompy zajebie. I nie ma nic. Dobra, jedziemy po tą bazę, tą twoją? Tu jeszcze jeden jest. Podjedźcie już, dawać. Do niego. Skakuj.
Wskakuj. O kurwa. Dał mi prowadzić, nie wierzę. Nie. Znowu na nie... No, nie jest tak źle, wygląda jak zimowy samochód. Dobra, jebać. Gdzie jest ta baza? Tu no na pewno nie w tą stronę. Jak to nie w tą stronę? Nie, odjeżdżacie. No ty pizgasz. Tutaj. Gdzie? Tutaj, ale byśmy stanęli, założy się, że tu będzie tyle drewna i kamienia. No Ejzo, no to powiedz, gdzie ta baza, no? Come on. No, tam gdzie byliśmy. No jak tam gdzie byliśmy? To zawróć się. Mogę ja poprowadzić? Dziękuję. Ale dopiero za lat 1000. No jest świetnie, jest. Nie w tą stronę, i jedzie w tą samą stronę, co ty jechałeś. No muszę jakoś do drogi dojechać. Kto mi dał prawo jazdy? Ja pierdolę. Tym samochodem już. Dobra, mamy to. Ja tu siedzę, chuju. Ja pierdolę. Nie dość, że awczył jak rajdowali na bazę, to jeszcze prawie samochód nam ten rozwalił. Nie hejtuj. Dwie gliny gramy. Z Ejzem. Czekaj, bo ja jestem przyczajonym tym. Tygrysem, tym smokiem. Nie, zbieraczem jestem przyczajonym. Trzy. Dawaj. Wiesz, jest niedaleko, nie? Wiesz ile to jest kurwa odrabiania? Znaczy budowania, proste. Zbierania materiału to jest najgorsze. Gdzie jechać? Prosto? Nie wiem. Nie wiem gdzie jesteśmy. No dobrze. O i tam, za nami. Idealnie za nami, 180 stopni. Na pewno? Tak, na odwrót. No bijcie to. Ustaw się na odwrót. Możesz na wsteczny pamięć. Jezu, ten samochód, bez tego samochodu to jest... To teraz mamy po prostu kempingowy tryb survivalu, kurwa. I tu, no, tu zrobiłem. Tu widzisz ten z balkonem, tu jest ten dom z balkonem. I tu w lewo. W lewo... O, tam jest, widzisz? Widzę. A tego nie da się zajebać? Czekaj. Chodzi mi o ten z balkonem, ale dobra. No. Ło! Mówiłem, że Szymon lubi się wpierdalać pod koła. Nie. Biegnie, nagle skręcił w lewo. No. Bo drewno zauważy. No i chuj. No i cześć. Nie ruchasz się, więc stracisz mój czas. Zrób przysiady, bądź gruba. Zaraz wrzucę film na YouTube'a. Na Instagramie taki wierszyk. Dobre. Taki wierszyk na Instagramie zrobiłem, wiesz? I samu poetto. Yeti cię goni. Nie. Ejza. Weź go. Ja jestem tu kawałek dalej, panie, więc ja tu se dropię, bo nie ma co marnować czasu. Nie ma czasu na wyjaśnienia po prostu. No nie, on mnie goni. W samochodzie? Ta. Zaraz przyprowadzę go. Do rzeki. Mnie? Ta. A wiesz, czy mogę mu zajebać? Uśmiechem. Nawet łuku nie mam. Nie, tu jest dużo rzeczy do zbierania. Jakbyśmy tutaj chwilę posiedzieli, to... Panie. Tylko ogólnie, nie, baza musi być z kamienia, ale wiemy jedno. Nie rozpierdala się cała baza nawet z desek po jednym C4, więc los. Chociaż deski do góry nawet dostały, czyś to? Jak na dole wysadzali. Tak? No do góry dostały, tam gdzie ja siedziałem, bo ja leciałem bez otwierania drzwi po prostu, kurwa. Bo tak zniszczone. Znaczy powiem tak, siedziałem w garażu, pierwszą bramę rozjebali i potem od góry ja chyba mam tak? Zebrane. Halo? Co? I garaż cały stał. Siadaj. Czekaj, ja tu chcę... Jedź, weź jeźdź, ja tu jeszcze zbijam te wszystkie rzeczy, co to są. No kurwa, z jednej strony przykre, z jednej mam tu chuj, nie? Przejebane jest, że naboi nie mam. Ejzo, gdzie ty biegniesz? A. Ty bez głosu grasz? Nie, mam źle pewnie słuchawki ubrane. No, masz źle. Dobra, chodźcie, ja te trzy rzeczy pomóżcie mi zbić i spierdalamy stąd. Na zimę. No, już na zimę można jechać. No, póki dzień jest. Macie jakieś stajki do odpalenia? Co mamy? Do spalenia?
do usmażenia? Ja zjadłem właśnie surowca. No kurde, to trzy razy więcej daje. Mam kominek. Ile tu jest rzeczy? To trzeba wszystko zlutować, bo mówię, tam będziemy płakać. Zobaczysz, będziemy płakać. Ejzo, wysiadaj i lotuj. No, napierdalaj Ejzo. Tu masz sarenkę i wszystko. Gdzie jest sarenka? Ty jesteś ślepy, no na wprost mnie. Ja nie mogę uwierzyć, kurwa, no. Już widzę ten tytuł. Zrajdowali nas, bandyci. Ja je wiem. No ale dobra, już i tak z półbazy mamy na plecach. Takiej małej. No małej, no. Ale robimy taką bazę, żeby garaż był od razu. No, nie, że no. Wiesz. Znaczy zaczniemy budować od garażu ogólnie, nie? No. Ej, to co tam zebrałeś z tej bazy? Dużo masz tego? 500 desek i trochę betonu. 500 desek to na ile dostarczy? Czy ściany? No na ten mały kwadrat. No obkrążyć kurwa totem i tyle. Oni fuj materiału będą mieli z naszej bazy, nie? No. No i co? No i kamienia tam z żelaza. A później z ich bazy będziemy mieli fuj. No to po prostu zabierzemy to, co nam zabrali. Czyli ten odcinek kiedy wleci? Czyli mój wleci... Ten poprzedni mój wleci w... Kurwa. Najpierw ty nagrywasz, potem ja i zaraz ty. Słuchaj, dzisiaj mam przerwę od Hurtworda, bo dzisiaj jest środa. W czwartek wleci, twój w piątek. I to jak mówimy o tym, że ich rajdujemy, wleci albo w sobotę, albo w niedzielę. Więc ze spokojem. Kurwa, oni się dowiedzą na filmie, że chcieliśmy ich rajdować, jak już nie będą mieli bazy. Kurwa, ja chciałem jutro, a to jebać. Jutro sobie nagrasz CSK, spokojnie, bo ja nie mogę... Czekaj, nie... świnia. Ja mam teraz dwa dni pod rząd Hurtworda. Niby wszyscy chcą to oglądać, ale żeby nie było z pożyganiem. Nie było pożygu. Jestem mega głodny, panowie. Mam jednego steaka do zrobienia. Ja mam 19 minut. Oj, ale jestem zły. To coś czuję, że bazę i materiały będziemy robić na następnym odcinku, bo tu jednak jest po prostu akcja przeżywania i materiały. No niestety. Kamienia mamy w chuj mała, kamienia potrzebujemy w pizdu. Więcej niż tego drewna jebanego, nie? Czemu? No teraz drewno jest okant chuja. Teraz bardziej potrzebny jest kamień na bazę. Ale kamień to musimy mieć maszynę. Ej, mi jest tu zimno, cześć to? So hungry i zimno. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Za wami. Nie przejedź mnie. Jeszcze to spierdolę. Dobra, zrób do piecek. Już, czekaj. Masz tutaj, leży jeden. Ja nie mogę w to uwierzyć, kurwa, że nie zabraliśmy tych materiałów. Ale nauczka jest. Człowiek uczy się na błędach. Czyli ja się uczę, kurwa, całe życie. Chyba sobie założę dzienniczek, kurwa, ucznia. Nie mam wyśle, nie, możecie sobie potem zobaczyć. Jak po jednym C4 bazę, kurwa, na pół przedzieją. Z zewna. Zobaczcie. Weźcie tego zagotowanego i jedźcie tam, gdzie jechaliście przed chwilą, ja tu zbieram materiał. I stąd co pojedziemy, zjem go i jedziemy. Kurwa, jebli jedno C4 pod ten z jednej strony, a przebiło na drugą stronę bazę. Ale co mówię, ty gadasz? U nas no. Też, ale nie będę was kłamał, to mam drugiego stejka. Nie będę was do tego sezjem surowego. Ja nie będę was ściemiał, u nas ten, cała góra pękła. No bo była z drewna, nie? O, więc się nie opłaca bazy w ogóle z drewna budować. To miejsce koło totema, tam gdzieś w środku, to tak. No nie, tam właśnie trzeba stalowe. Ale to później się wymieni, nie? Później to można wymienić. Ja nie wiem, po co drewno teraz jest? Żeby pierwszą bazę zrobić, a potem już... No, do zrajdowania. Trzeba z kamienia albo z żelaza, ale z żelaza ciężko. Rzuć mi tego hotdoga. Sprawdźcie, ile jest ten benzyny. Ej, zarzuć hotdoga. Tu masz, z drugiej strony. I need to eat. Benzyny mamy 60. Tak, o, a było 100. Zdecydujmy się, gdzie jedziemy. Było 100. Nie mamy obrągów do sadzenia nawet. Czekaj, wrzucam rzeczy. To chuj, te żarcie to wiesz.
mało ważne. Na razie trzeba klity zbudować. Dokładnie garaż. Wybrać tam auto. No. Dobra. Potem zbierać. Ej, coś leży pod spodem. Ktoś coś wyjebał. Gówno, wyrzuciłem. Ja to biorę, bo ja zawsze bomby robić, kurwa. Ja już, kurwa, nie dam dojść pod swoją bazę. Słuchaj, 400 drewna, na co ci to jest potrzebne, Aizo? No na, kurwa, dwa razy drzwi. Ja pierdolę. Może teraz gdzieś w górach, nie? Żeby, wiesz, bo tak to mieliśmy dostęp z czterech stron. A jak zrobimy pod jakąś górką, to z jednej strony będzie, wiesz. Z jednej strony nie rajdowałem. To jest góra. No tak. Albo jakieś góry skrzyżowane, kurwa, to no z dwóch stron będzie trzeba powiększać. I do góry. Tylko, że teraz znajdziemy. Zawsze na dach mogą nam wskoczyć, nie? No właśnie, no to mówię. No ale jak masz z czterech stron odsłonięte, to musisz w każdą stronę poszerzać i jeszcze w górę. To może tam, gdzie wcześniej? Tą bazę taką pierwszą, tą... Ta, tam, gdzie ty budowałeś to, no. Można tam, fajnie by. Nie wiem, gdzie my jesteśmy w ogóle, ale źle jadę, dobra. Zobacz tą bazę. Nie jest zbyt wielka. Większa od naszej, której nie mamy. Też umieracie? Nie, już nie. Jedź drogą. Ogólnie 3 minuty mi jest zimno, nie? Więc będzie trzeba zrobić polowanie na... Tu pod górę. Na Yeti. Gdzie, lewo? No. Bardziej tu... I jeszcze lewo. Oj, na prosto. Zobacz, tu ktoś się udował. I tu sobie zajedź. Dobra. Jest miejscowa, dobra. Wjedź tam do środka. Wjedź tam do środka. Ja sobie tu stanę. Powiem tak, drodzy widzowie. To jest koniec tego odcinka, może nie jest najdłuższy, ale chciałem w następnym zrobić budowanie bazy, hangary, Sasquatche, Yeti i tak dalej. Widzimy się za 30 tysięcy łapek i 6 tysięcy komentarzy. Jak chcecie zobaczyć, jak rozpierdoliliśmy tych downów, to zapraszam do Pewora. Jak chcecie zobaczyć to, co Pewor nagrał, to sobie też zapraszam do Pewora, bo tam początek odcinka był chyba u mnie. Taki sam jak końcówka u Pewora, więc tam macie dwie perspektywy. No. Kłaniam się nisko aż po same kule i co? Zostawcie łapkę w górę. Cześć, jakiś cześć. Albo cześć. Something. Cześć.